80 uczestników w tym roku wzięło udział w 12 otwartych mistrzostwach ziemi ostruckiej Blanki w Szranki. W turnieju udział wzięła czołówka polskich skrablistów. Nie bez powodu od kilku lat mówi się, że jest to jedna z najlepszych imprez skrablowych organizowanych w naszym kraju. Jest czołówka polskich skrablistów, jest zwycięzca sprzed roku Michał Labrudziński, jest wielokrotny mistrz Polski Tomasz Woliński, jest Mariusz Skrobasz, to są zawodnicy z najwyższej półki. My osobiście też będziemy starać się zdobywać wysokie pozycje w tym turnieju. Skrable z pewnością nie należą do łatwych gier, ale są najpopularniejszą zabawą słowną na całym świecie. Rozgrywane są nawet Mistrzostwa Globu. Gra ma jasne zasady. Dopuszczalne jest układanie wszystkich słów nie będących nazwami własnymi z uwzględnieniem wszelkich form gramatycznych. W Ostródzie miłośnicy zabawy słownej zrzeszeni są w klubie Anagram. Od kilku miesięcy prowadzą zajęcia w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej. Kto przyjdzie na skrable i zabawi się tym językiem, zabawi się przekładaniem tych literek i załapie ten bakcyl, to już go nie trzeba zachęcać. To jest po prostu fajna zabawa, rozwijająca język polski, rozwijająca matematykę, rozwijająca przestrzenne myślenie, a oprócz tego fajną rywalizację jeden na jeden w duchu fair play. W 12 Mistrzostwach Ziemi Ostruckiej, które odbyły się 7 i 8 lipca na Ostruckim Zamku, udział brały zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Pasjonaci gry w skrable byli w różnym wieku. Danuta Langiewicz w turnieju reprezentowała Ostrudę. Jak wyznała, już od 10 lat bierze udział w różnego rodzaju zawodach. Kiedyś grała tylko w domu. Wcześniej zaczynałam w domu, kiedy dzieci moje dostały od dziadków taką właśnie grę i że dzieci nie miały jakoś chęci, więc my jako dorośli zaczęliśmy się w to bawić. To nas bardzo, bardzo wciągnęło. Właśnie to dzięki panu Grzegorzowi Koczkodonowi to w zasadzie bardziej się wciągnęliśmy w to, bo się okazuje, że nie musimy grać tylko w domu, ale możemy właśnie grać też na szerszej, że tak powiem, planszy. W tej grze liczy się znajomość i bogactwo języka. W ostruckich mistrzostwach pojedynki słowne były niezwykle zacięte. Wysoko notowani gracze przegrywali ze słabszymi przeciwnikami. Po dwudniowych zmaganiach zwycięzcą mistrzostw został Dominik Urbacki.